Przede wszystkim, znowu poziom 7, nasz ciąg Pillars of Eternity. Dobra, dalej jesteśmy w wieży, w której bractwo Ołowionego Klucza zrobiło jakieś brzydkie rzeczy Hey i there. spowodowały, że cała dzielnica poszła w diabły. A my wspinamy się po tej wieży, dowiedzieć się, co dokładnie zrobili. Czy to jest już szczyt tej wieży? Zejdź piętro niżej. Jeżeli to jest sam szczyt tej wieży, to chyba chcemy odpocząć. Aktywujemy Yeah. to, co się tam znajduje. Tak, odpocznijmy sobie. Ruch, redukcja obrażeń. Leczenia, redukcja obrażeń. Premia losowa do celności. Duchy. Okej. Zróbmy tak. Okej. W pobliżu wyczujesz obecność. Rozaczysz się i widzisz, jak przyglądać się zrozpaczona matka. W jej oczach widzisz zatroskanie, które sączy się do twoich myśli. Ty również nosisz czepek widzący. Skrywają cię dawne żywoty i pytania bez odpowiedzi. Możesz zobaczyć szczegóły moich żywotów? Zamyka oczy i czujesz, jak kieruje ku tobie swoją energię. Przetrząsa twój umysł, wspomnienia i odrętwiałe części świadomości. Robi to delikatnie, jak matka dotykająca noworodka. W końcu cofa się. Przykro mi, tajemnice skrywane przez twoją duszę nie ma w twoim umyśle. Tak, czuję to ostatnio coraz silniej. Dlatego podróżujemy razem. Jedno z nas mogło czerpać siłę z całej grupy, a dzięki determinacji jednej osoby udało się naprawić tak wiele. Przyglądać się, ale w jej obliczu maluje się nowy rodzaj niepokoju. Czy twoja niejasna przeszłość martwi cię? Nie, cokolwiek kiedyś uczyniłem, moje bieżące decyzje są ważniejsze. Gratuluję jasności umysłu, wiedzący. Mam nadzieję, że zdołam wspomóc cię w podejmowaniu przyszłych decyzji. Cofa się, znikając w tle. Gdybyś nie wiedział, że tam jest, pewnie byś i nawet nie zauważył. Hey Okej. there. Super. No to idziemy. A właśnie, tak chciałem zobaczyć, ile to nam daje. Redukcja obrażeń plus 4. W sumie na całkiem nie wiem. A! Jedna rzecz, którą zobaczyłem. Tutaj mamy listy bonusów, które dostajemy z ekwipunków, z zdolności, z ekwipunku, z aktywowanych zdolności, generalnie z dużej rzeczy. I tutaj można zobaczyć na przykład stłumienie, czyli które rzeczy się nie stakują. Mianowicie jak da mi ten hełm analizy? Azaliny, tak, analizy. Dobra, w każdym razie to się nie stakuje z rękawicami. Dać stłumienie. Czyli to oznacza, że dana bonus się nie stakuje i że nic do nie dostajemy. Dlatego ty dajesz swój hełm, bierzesz z powrotem swoje ładne. Gdzie to było? Tak. A to możemy dać któremuś magowi. Myślałem, że z rozpaczonej matce bardziej się to przyda, ponieważ ona ma dużo strzałów z tego garłacza i ma dużo więcej krytyków. Jeżeli zobaczymy na jej statystyki, trafienia krytyczne 50, on ma 250, ale ponieważ jest dużo dłużej z nami, ale Hey tak. there. I tak myślę, że matce się to bardziej przyda. Dobra, zobaczmy, co tutaj będzie. Let's try this configuration. Still nothing. Confounded device. Okej, chyba znaleźliśmy tego całego gościa. Zobaczmy, co on nam powie. Althelm. Nad aparaturą pochyla się mężczyzna. Spod skóry wygięty włók plecu wyłania się ostry grzbiet kręgosłupa. Mężczyzna jest odziany w potarte, brudne łachmany, spod których wyzierają płaty skóry usianej zielonymi plamami. Widziela mdlący odór rozkładu. Jest tak pochłonięty pracą, że zauważacie dopiero, gdy pada na niego twój cień. Kiedy cię dostrzega, warczy i chowa się za filarem Zadry. Zdaje się, że jedynie jego zęby nie uległy rozkładowi. Ma zżółkłe, nabiałe krwią oczy, w których jednak połyskuje inteligencja. Odwraca wzrok i zakrywa twarz dłonią. Shouldn't be here.
Co to się stało? Uderza pięścią w filary Zadry. Słyszysz donośne chrupnięcia, lecz nie widzisz krwi. Aha. Gdybym dostał miedzianego skejeta za każdym razem, gdy rządza wiedzy durnego animanty doprowadziła do katastrofy, bez wątpienia nigdy nie skończyłbym w Złoconej Dolinie. Mów dalej, Altheim. Wore a mask, carried knives at his sides. A trick of shadows, I told him. The next morning, we felt strange, like we hadn't eaten in weeks. So dazed that we didn't at first notice the blood around our beds, the strange wounds that had appeared overnight. And the machine, this cursed spire, dormant for 2,000 years, lifeless through hundreds of our experiments, and we wake that morning to find it spinning on its own. On its own! How can we stop what we couldn't start? Years I've been doing this. Years. I know how these things work, but I don't know how this happened. Problem, their souls are trapped here like flies in a jar, clinging to rotting meat. Zwolnij, co łączy maszynę i duszę? No time to slow down, but I can explain. Hold a magnet over iron splinters and they stick, yes? Rub your hand over rear wool and the hair of your head will follow it. So it is with this machine. Okay. Imprisoned our souls in our bodies, cut the root between essence and flesh, left a dwindling soul stuck in a shriveling husk. Jak mogę pomóc? Not your help I need. It's Herodotus, shrew, squanders her research on frivolities, then refuses to make herself useful. Runes. Are the last part of the puzzle. Ekantha knows them. She gives them to you, and you can turn the machine off. Release our souls. Okej, w sumie tak nie zaczaiłem. Ten list, w którym Ekantha odmówiła pomocy Altheimowi. Przecież my ją spotkaliśmy tam na północy. Będziemy potrzebować jej pomocy. Nie było jej wieży, gdy maszyna ożyła. Kręciła się gdzieś po dyskrecie ze swoim klientem. Uważała się za zbyt oświeconą, by z nami przebywać. Gdy to wszystko się zaczęło, ktoś obcy przebywał w wieży? By morning, the machine was on, and we were slain. People were already on the streets, complaining of neighbors, family members acting strangely. Różnisz się od guli, które spotkałem na ulicach. Not yet, but I would be. My body is dead. My soul, imprisoned in this corpse, only makes it seem otherwise. And as the body decays, so until nothing is left but the hunger. The only way to forestall the process is through a regular infusion of essence. Living flesh is the only
Okay. I'm not proud of any of it. Hunting men and women in the early days of the affliction. Picking off soldiers that came to investigate. And I'd do it again. I'll do it as long as I must to end this disaster. You could help. Help me end this. Help me find sustenance. Co się stało z resztą twojego zespołu? Locked ourselves in the tower to work. And then there came a time when the hunger struck. When there was hardly anyone left. Zdobędę runy od Ikanty. Yes. Kantha. She was here. In the district. Probably here still. Always prepared. Clever lady, that one. And perhaps... something to keep me sharp. Then I show you a secret about the machine. Nie, nie sądzę. Może zadolimy się niezłomnym. Hey. Dobry żart, Eder. Dobry żart. Okej. Okay. A to, że nic więcej tutaj nie ma. Stojąc w pobliżu urządzenia dusz, czujesz, jakby dał w ciebie sztormowy wicher, kamienne schody, aż szumią naładowaną energią. Okej. Okay. Lecz na sam dół. Dobra. Musimy się zająć tu Ikantą. Ciekawe, czy będzie chciała współpracować po tym, jak wypuściliśmy jej racje żywnościowe. Jeżeli nie, to już będziemy musieli jakoś się zmusić. Jeżeli to jeszcze jest jakaś opcja. Dobra, idziemy do niej. I nieważne, jakim on przekąsce mówił, i tak nie zamierzałbym mu niczego dostarczać. Pewnie jak wrócimy, to pewnie nas zaatakuje, czy coś w ten deseń, ale trudno. Więcej jego pomocy może i tak nie potrzebować. Witaj, Jędzo, Zouzo. Szukam słów, które dają kontrolę nad engwitańską maszyną zwierzę. Thinks he can understand how to use something without understanding what it is or why it is. Wyczuwasz żar dumy tlący się w samym środku jej duszy. He dabbles with ancient and powerful devices, with all the finesse of a blacksmith. He sends you here to petition me for aid after years of disparaging my research. I bet he didn't even tell you the tower's name, did he? That's his problem. Always looking for solutions without caring. Jak brzmi nazwa tej wieży? It's called Ternuna. They built the machine atop it to contain souls, hold them in place. But the others I've seen, machines scattered all over the Deerwood, are beings built to move souls. W innym miejscu, jednak inne machiny. Tak, widzieliśmy. Więc to robi sens. Wszystkie inne machiny, które widzieliśmy tam na początku gry i to w ruinach, odbierają dusze i przesyłają je tutaj. Okej. Okay. Gdzie mieliby wysyłać dusze? To intermix them the way a player shuffles his deck, the way a farmer rotates his fields. To collect them, like butterflies under glass. To melt them down for raw essence. Unfortunately, I don't know. Zdajesz się sporo widzieć o Tejrnuwet. I read the runes like a journal. I understand their meaning. People like Aldhelm try to read them like instructions. And in so doing, they miss their true meaning completely.
Dlaczego Enigwitanie chcieli uwięzić duszę? Jak sterować maszyną na szczycie Tail Numet? Uwolnił je. Mogłabym ci pomóc, ale tego nie zrobię. Duma zagnieżdżona głęboko w jej duszy bucha płomień, skręcając się w syczący rozrtkany kształt. Mam tu mnóstwo interesujących okazów i równie dużo czasu, by je zbadać. To ziszczenie marzeń każdego naukowca. Moja odpowiedź brzmi nie. Ugaś dumę i kanty. Fampyrzyca nie reaguje, gdy swoją esencję oplatasz skwierczoną, rozrzaszczącą masę. Jednak ciebie ten kontakt parzy z niewyobrażalną mocą. Odskakujesz, wyjąc z bólu. Nie przepuszczę takiej okazji. Dusze zostaną tu razem ze mną. Zamierzam dokonać więcej niż jakiekolwiek animanta w historii. Kto się o tym dowie? Nauczyłam się tak wiele, studiowałam język enigwitański przez lata. Nikt nie rozumie go lepiej ode mnie. To o czym świadczy. Okej, mogę gościć teraz? Otacza swoją esencję, ale czujesz, że cię pani. Wiedza jest bezwartościowa, gdy nie możesz się z nią podzielić. Durny i nieprawdziwy wniosek. Wiedza przynosi zrozumienie. Nie musi być wykorzystana do czyjejś celów. Masz ograniczone możliwości. Pewnego dnia ta wiedza umrze wraz z tobą. Dumasz, syczy się i skwierczy, żartli się z resztką sił. Mylisz się. Będę prowadzić badania przez wieczność. Nie odpuszczę. Dzięki temu coś osiągnę. Naucz mnie tego, co wiesz. Dopilnuję, by twoja wiedza rozwijała się dalej, a twoja spuścizna zapisała się na kartach historii. Wreszcie twoje słowa gaszą ogień dumy i kanty, z którego staje się twardy jak diament poczerniały i kamień. Odrzucasz go na bok, gdzie roztapia się w ciemności. Kładzie na twoich skroniach suche, lodowate palce. Czujesz, jak wnikają do twojego umysłu, wyłaniając obrazy z ciemności. Runy przenikają ci pod powiekami, nabierając znaczenia. Teraz rozumiesz ich treść. To komendy. Coś wyjawia się z głębi z twojego umysłu, jakieś odległe wspomnienie z poprzedniego wcielenia. Ukazują ci się setki run. Jest ich znacznie więcej niż tych przekazanych przez Ikantę. Znasz ich brzmienie i znaczenie, wiesz, które do siebie pasują. Język Enigwitań znów jest do twojej dyspozycji. Okej. Ciekawe, czy jak uwolnimy te dusze, to czy próżnorodzeni, czy one powrócą do próżnorodzonych? Okej. Już znam komendy. Co mam zrobić z wieżą? Aha. Alot spogląda na ciebie z ukosa z błyskiem przebiegliwości w oku. Zdaje się, że twój nowy, wygłodniały przyjaciel właśnie podsunął nam sposób na permanentne zażegnanie tej katastrofy. Mam nadzieję, że teraz, gdy przekonaliśmy się, do czego jest zdolna machina, nie będziesz rozpaczał nad unicestwieniem kilkuset dusz. Mówiłaś, że inne wieże w Jeleniobożu powstały, by przemieszczać dusze.
Gdzie Inkwitanie zamierzali je wysłać? To kolejna zagadka. Po co? Okej, to już omówiliśmy. Możesz przypomnieć... Dobra, nie, to już wiemy. Jak działają komendy? By wchłonąć moc zgromadzoną w Tir Nowa, trzeba pojąć, w jakim celu powstała. Znasz odpowiednie słowa, dzięki nim zyskasz kontrolę nad wieżą. Dlaczego Inkwitanie? Okej, dobra, to wszystko. Dziękuję. No, to tyle. Jeżeli chodzi o nią. Dobra, wracajmy do wieży. A tamten dupek pewnie nas teraz zaatakuje. No ale z pewnością nie będzie dużym wyzwaniem. No chyba, że coś magicznego się z nim wydarzy. Dobra. Tu jest przejście. Wejdź na samą górę. Okej. Dobra. Tak, jeżeli uwolnimy te dusze, to coś niemiłego może się wydarzyć, ale zobaczmy. Alheim wygląda na znacznie gorzej niż poprzednio. Jego zgniłe ciało odchodzi od kości całymi płatami, a z jego stawów odpadły już resztki skóry. Spogląda z ciebie z dziwnym błyskiem w oczach. Tak, myślałem, jak mi nie dostarczymy jedzenia, że to się wydarzy. Tak. Dobra. Ognia. Okej. Okay. O, długo leżał. Dobra. Miał coś przy sobie? Mięso i dziennik Altheima. I Kanta upiera się przy prowadzeniu swoich własnych badań, wierzy mimo mojego argumentu, że połączenie naszej wiedzy leżało w obopólnym interesie. Przy znajomości języka angielskiego jestem przekonany, że wie o więcej o działaniu wieży, niż nam mówi. Okej. Dobra. Tanie, co robimy z tymi duszami? Wyszczerbiony filar Zadry piętrzy się przed tobą. Jest zbudowany kamiennym panelem, po którym biegną miedziane przewody. Panel na filarze pokrywają runy, które potrafisz odczytać. Rozpoznajesz słowa włącz i wyłącz. Pokrętło zostało ustawione na włącz. Inskrypcja obok wyjaśnia, w jaki sposób sterowanie pokrętłem, żeby zmniejszyć lub zwiększyć moc urządzenia. Zwiększ przez do maksimum w nadziei, że przeciążysz. Nie, to nie brzmi najlepiej. Wybierzmy wyłącz. Gdy wyprowadzasz komendy, pokrętło osuwa ci się spod dłoni i zapętla w głąb Adry. Gdzieś w górze rozlega się łomot przypominający grzmot pioruna. Blask maszynie gaśnie, a gdy ta zapada w letarg. Okej. I to tyle? Włączyliśmy maszynę i żadnych złych skutków? Co z tymi wszystkimi duszami? Okej, zejdź na sam dół. No dobra. No to idziemy do grupy dunryckiej, co? My nic więcej tutaj nie możemy zrobić. Gadajmy jeszcze ze strażnikami. Zbierzmy ten brakujący zestaw i...
Seda. O, ten miły pan, który mi pomógł. Dzięki, niech będą żelaznemu. Wynagrodzimy cię w warowni. Okej. Chyba tyle. Wieża przestała działać. Czy to oznacza, że zdjąłeś klątwę ze wzgórza dziewictwa? To nie była klątwa, ale dystrykt jest znów bezpieczny. Minie trochę czasu, zanim ktoś będzie chciał tu zamieszkać, ale przynajmniej możemy zacząć odbudowę. Okej. Dobra, przejdźmy się jeszcze do Veli w Zarzewiu. Odbierzmy naszą nagrodę za... zna... zaginionych strażników. I zobaczymy, co się dalej wydarzy. Ta muzyka dalej jest złowieszcza. Ciekawe, czy dobrze zrobiłem, nie próbując wyładować energii. Już zobaczymy. Nie brzmiało to jak do zrobienia, żeby przeładować. Aldmar nie. Idziemy do Veili z powrotem. Ona jest tutaj. Jakieś wieści ze wzgórza dziedzictwa? Twoi strażnicy zostali zauroczeni przez ducha kobiety imieniem Leira. Pozbyłem się jej. Na płomień znalazły się, moją zaginioną podwładną i wyzwała straż z zagrobu. To się nie trzyma kupy. Jak wszystko o tym przeklętym. Jak wszystko w tym przeklętym miejscu. Co się stało z zaroczonymi przez nią żołnierzami? Nie przeżyli. Rozumiem. Mimo to dziękuję ci za twoją pomoc. Przynosisz tyle pytań, co odpowiedzi, ale przynajmniej wiem, co się przytrafiło moim oddziałom. I Leirze. Przyjmij to w dowód mojej wdzięczności. Okej, jeśli to wszystko... Muszę wracać do swoich obowiązków. 1000 sztuk miedzi. Okej. Dobra. To jeżeli chodzi o zaginionych wartowników. Czy nasza reputacja się zwiększyła? Drużyna. Zatoka buntu bohater. Markowa, nie pozytywna. Rycerze Tygla sojusznik. Okej. Czy teraz będziemy mogli pójść do archiwum? No zobaczmy. Ciekawi mnie. Chyba nie jest dużo więcej zadań w Zatoce Buntu, które mogliby naszą reputację. Idźmy do pałacu Duke'a i zapytajmy się. Przy okazji w międzyczasie zwiększyła się również nasza reputacja drużyny. Życzliwość wzrosła i pasja. Uczciwość, zwodniczość i cwaniactwo. A cwaniactwo to pewnie za tak, wymuszenie pieniędzy od tego lorda. No cóż. Tak myślałem, że tak może się to skończyć. No cóż. Gdzie był archiwista? Tutaj? Chyba tutaj. Okej. Poszukuję zapisków z oddziałów dotyczących czasów wojny świętego. Próbuję ustalić się, kiedy spotkał pewną osobę. Mieliśmy sporo zapytań, takie informacje, obawiam, bla bla bla. Oczywiście ta zasada dotyczy pospólstwa, ale tych, którzy dowiedzieli się swojej wartości, można zrobić wyjątek. Spis żołnierzy jest na przedzie, zaś nazwiska poległych na końcu. Podaję księgę Ederowi. Eder niewątpliwie przegląda stronnicę księgi, przesuwa grubym paluchem po rzędach nazwisk w kolejnych stronach. W końcu dłoń zatrzymuje się przy jednym z nazwisk. Mi to mówisz? Ja to mam ten problem od 50 odcinków. Okej. Okay.
fight for Raid Ceres. Na pewno miał dobry powód. Niewątpliwie. Niewątpliwie. We gotta go there. That battlefield. Clear. The one I said. I don't know how else I'm gonna make sense of all this. I gotta see what he saw. Ta. Who knows? Maybe his spirit will even be there and you can have one of your weird talks with him. Worth trying, right? Raczej tak. I appreciate that. Wish I could say you won't regret it, but you certainly might. Okej, dobra. I Alot awansował. Jak ty masz jeszcze dużo do awansu? Kawałek. Ty troszkę większy kawałek. Mm-hmm. Więc pewnie jak porozmawiamy z grupą dunryckiej, to pewnie wszyscy awansują. I wtedy zrobimy masowy... O, tak, ty też mało brakuje. Mm-hmm. Wtedy zrobimy masowy awans. Okej, musimy się dostać na jakieś miejsce bitwy, a nie żadnej takiej miejscówki. Nie widzę. Kraiben Relic? Kraiben Relic? Czy to tak mówił? Stala domu. Kraiben Relic. Okej, okay, czyli to tam, gdzie już byliśmy. Okej, okay, czyli gdzie musieli się tam udać i zbadać jeszcze raz sprawę. Wiecie co, chyba zrobimy to jeszcze przed wizytą w grupie dunryckiej, żeby... Bo tak, wizyta u grupy dunryckiej może coś mocno do przodu ponieść fabułę. Na razie chciałbym ten wątek jeszcze zbadać, ale zrobimy to w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!